To jeszcze rozrywka dla tuczników. Świniom coś się od życia należy. Ich zabawianie jest obowiązkiem rolników, ba, mogą być wręcz ukarani utratą unijnych dopłat, jeśli tego nie robią. W chlewie pojawiły się więc zabawki. Jadwiga Jarzębowicz. Wydawałoby się smutno, ponuro, nic się nie dzieje. Tymczasem nic bardziej mylnego. W chlewni trwa impreza. Świnie się bawią. Świnia to zwierzę inteligentne. Nienawidzi nudy. Rolnik rad, nie rad musi je zabawić, bo tucznik traci humor i staje się drażliwy. Świńskie zabawy były zawsze i są, i to będą, bo jednak świnia lubi się bawić jakimiś rzeczami, które są jej podawane do chlewa. Złaknione rozrywek świnie nie wybrzydzają. Świnki najchętniej bawią się oponami, butelkami, piłkami, kawałkami takiego kołka drewnianego. Wszystko, co im pod ryjek podleci, to jest dla nich zabawa. W tuczarni państwa Sajdaków zamontowano świniom łańcuchy. Pełnią rolę gigantycznych gryzaków. My z początku kupowali takie piłki dziecinne, ale za szybko pogryzły je. Poważnie, tydzień czasu i po piłkach było. Rolnik musi bawić swoją trzodę, bo narazi się nie tylko zwierzętom, ale i weterynarzowi, który kontroluje chlewnie, także pod kątem działalności rozrywkowej. Weszliśmy do Unii, jagunia, jak to mówi, gra, tak musimy tańczyć. Zabawki idą w kąt, gdy pora na obiad. Oprócz tego, że zjedzą, odpoczną sobie po jedzeniu, to tak praktycznie jak ludzie, no to się bawią. I więcej nic do szczęścia już nie potrzeba. Krzyżowa, Jadwiga Jarzębowicz.